No, fajnie, kurczę, to naprawdę chcę podziękować wszystkim. Chcę podziękować nie tylko naszego klubu, ale samo miasto, bo naprawdę są 4 lata, które dużo rzeczy przeżyliśmy tu. Fajne rzeczy, czasami smutno, ale najważniejsze, że ja tu mogę. Zawsze będę pamiętał o tego klubie, tego miasta i będę na mojej serce do końca życia. To był najlepszy okres w twojej karierze, gra w Koronie? Tak, tak. Ostatnie 4 lata mojego życia były bardzo intensywne. Tutaj zrobił taką rolę, pomagać młodzi ludzi, pomagać tam tym ludziom, którzy brakowało jakieś doświadczenia na zespół. No, cieszę się, że się udało i mam nadzieję, że Korona jeszcze na przyszły sezon mogę robić. Może skończy lepiej i po prostu Bóg, nasza kibica zasłuży na to. To było fajne pożegnanie Areny Kielc w tym sezonie. No, dziękujemy. Na pewno chcieliśmy wypaść jak najlepiej. Zakończyliśmy tym meczem u siebie tą rundę. Jeszcze jest spotkanie z Lechem. Chcemy też tam zdobyć jakieś punkty i pożegnać i jechać na wakacje, bo już też myślę, że nie tylko my, ale kibice i tutaj działacze już tą rundą jesteśmy troszeczkę zmęczeni. I fajnie, że dzisiaj pokazaliśmy, że nie jesteśmy zmęczeni i wygraliśmy to spotkanie. Ty byłeś jednym z bohaterów spotkania, właśnie ten karny walczony przez ciebie. Nie wiem, czy z bohaterem. No akurat Grzesiek Bonin złapał mnie, sędzia podyktował rzut karny. Fajna akcja Pawła Golańskiego. I Andrzej zamienił to na bramkę. Także cieszymy się z 3 punktów i cieszymy się, że wygraliśmy 3 mecz w tej rundzie. I drugi na arenie Kielc. Nie popełniliśmy już w dzisiejszym meczu tego samego błędu, co z Lechią, że rzuciliśmy się po 1-0 strzelać kolejne bramki, chociaż były kontry i można było coś tam strzelić, ale cofnęliśmy się i z pełną premedytacją broniliśmy dostępu do bramki, żeby wygrać, bo po prostu mecz z Lechią pokazał, że nie możemy się otworzyć w 100% i zaatakować większością zawodników, bo tracimy głupie bramki i to się źle kończy. Wszyscy przed tym meczem zdawaliśmy sobie sprawę, że ta runda nie była dla nas zbytnio udana. Mieliśmy grać o inne cele, a boisko pokazało co innego, a więc na pewno te 3 punkty cieszą, tym bardziej, że to był, tak jak powiedziałeś, ostatni mecz w Kielcach i przede wszystkim gra. Dzisiaj była na boisku drużyna, która chciała ten mecz wygrać, zostawiła serce i mieliśmy przyjemność z tego, że dzisiaj gramy w piłkę. Przede wszystkim ja przed meczem miałem problemy z mięsień dwugłowy, miałem naderwany mięsień po meczu z Arką i tak naprawdę zagrałem się na własną odpowiedzialność i noga nie była, że tak powiem, przygotowana na tak wielkie obciążenia. Najważniejsze, że nic się nie stało, dograłem do końca i wygraliśmy mecz. Mimo tego przeprowadziłeś bardzo fajną akcję, jesteś współautorem tego gola Andrzeja Andzieja. No akurat udało się, dostałem podanie, wywalczyłem na wślizgu, później wycofałem do tyłu, bo Grzesiu Lech dobrze nabiegał, no i ewidentny rzut karny. No i cieszymy się z 3 punktów. Nie, myślę, że karny był już za daleko, miałem do zawodnika Korony. Też miałem wymarzoną sytuację, żeby to włożyć, próbowałem przed niego wejść, nie udało się, myślę, że karny był. Pierwszy połowie mieliśmy jedną 100%, Korona miała swoje. Drugi połowie właśnie na początku zaraz były. Dwie, może pierwsza nie była tyle setka, co miał Robert, ale ładnie uderzył, szkoda, że nie wpadła. Ja miałem wymarzoną, niestety źle przyjąłem piłkę i nie strzeliłem. Jaki to był dla pana powrót na arenę Kielc w takim czasie? Na pewno przyjemny, na pewno też nie były takie chwile, gdzie tu cały stadion był, cały był doping. No. Połowa ludzi doping gdzieś od 80 minuty na pewno. To niczemu dobremu nie służy, no ale tak było. No tego oklaski na końcu pana pożegnały. No tak, tylko nie wiem, czy te oklaski były przez to, że karnego zrobiłem, czy że tutaj grałem 3,5 roku.